przyczyn może małej organizacji producentów. W latach 2007-2009 powstawały grupy producenckie w dużej części oparte na prawach prawa handlowego, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. I mieliśmy takie zjawiska bardzo małej współpracy między tymi indywidualnymi gospodarstwami, polegającej na tym, że zapisywali się rolnicy, ogrodnicy i sadownicy do różnych grup producenckich. Mieliśmy taki jeden przypadek na rynku hurtowym, że członek jednej grupy stał się przewodniczącym innej grupy i w momencie, kiedy przyszło do realizacji kontraktu na dostawy do sieci określonej ilości jabłek i była przyjęta struktura otwierania komór z kontrolowaną atmosferą, to się okazywało, że w momencie, kiedy cena jabłek na rynku hurtowym poszła w górę, to producenci odmawiali otwarcia komory. I to podważało ich relacje z konkretną siecią, gdzie trzeba było dostarczać terminowy ten towar. To jest jedne zjawisko i ja uwidaczniałem ten problem, że z przeszłości grupy producenckie nie miały jeszcze własnej powierzchni składowania i magazynowania towaru i się odbywało to w gospodarstwach, które miały przechowalnie i były zarządy tych grup, były uzależnione od decyzji indywidualnych producentów. I teraz zjawisko, o którym pani powiedziała, czy producenci są bezpośrednimi sprzedawcami na rynku, czy są oni wypierani przez tak zwaną drugą rękę, czyli handlowców. Oczywiście to zjawisko idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jeżeli jest mały producent, to on sobie nie pozwoli na tracenie na marży i bezpośrednio sprzedaje towar. Co innego z dużym producentem, który w wielu przypadkach jest dostawcą towaru do tak zwanej drugiej ręki albo handlowca, który organizuje towar dla konkretnego dużego odbiorcy i on w zdecydowanej większości obraca tym towarem bezpośrednio na rynku i organizuje zakup tego towaru i dostawę. I widzimy dzisiaj takie zjawisko, że wielu producentów, którzy stali się na dostawę towarów do pośrednika, chcą wrócić bezpośrednio na rynek i z powrotem wynajmować powierzchnię handlową, bo widzą, że zbyt dużo tracą marży na odejściu od sprzedaży towaru bezpośrednio. Mieliśmy ostatnio wizytę organizacji związkowych z Francji i są zaskoczeni, że taka duża ilość producentów sprzedaje bezpośrednio na rynku hurtowym w Broniszach i są zaskoczeni jakością tego sprzedawanego towaru, dużą jakością tego towaru, dlatego że na rynku ranżys nie ma w ogóle żadnego producenta. Na rynkach zachodnich w ogóle producenci wypadli z rynku. Jak widzimy delegacje z Indii, z Afryki i obserwują i zwiedzają rynki hurtowe w Polsce i są po doświadczeniach zwiedzania rynków hurtowych w Europie Zachodniej, to raczej preferują model polski do budowania rynków hurtowych na terenie swoim. No, w Nigerii widzimy takie zjawisko podobne jak mieliśmy w Polsce po wybudowaniu rynków hurtowych z programu rządowego, że tym rynkom groziło bankructwo, dlatego że nikt ze starych miejsc sprzedaży obrotu hurtowego tymi towarami, czyli w Warszawie, Zieleniaką na Włochach, nikt nie chciał przenieść się na rynek hurtowy nowo wybudowany, dlatego że nie było momentu, kiedy zamknięto stary rynek i przeniesiono wszystkich handlujących na nowe miejsce handlu. To polegało również na tym, że inicjatywę ogrodników wsparł program rządowy, a samorządy do tych inicjatyw odwróciły się tyłem i wręcz przeciwnie chciały zablokować przeniesienie tego handlu
wbrew logice, dlatego że wyjęcie handlu hurtowego z wewnątrz miasta ograniczało transport na ulicach Warszawy, a samorządy tego w ogóle nie widziały tego problemu. I dlatego ci, którzy poszli drogą Bronisz, to znaczy kupili konkurencję w celu zamknięcia, odnieśli sukces, a ci, którzy tego trudu nie ponieśli, stali się bankrutami i była to masa upadłościowa. W związku z tym, odpowiadając na Pani pytanie, widzimy dwa zjawiska. Po pierwsze, organizowanie się pośredników, którzy handlują towarem producentów i szczególnie współpraca z dużymi producentami, ale też powrót producentów na rynek hurtowy i wynajęcie powierzchni dodatkowej. Dlatego myślimy o nowej hali, dlatego że mamy coraz więcej zapytań producentów o powrocie na sprzedaż na rynek hurtowy.